poranek we Włoszech. Zobaczcie, jak pięknie tutaj jest. Ach, jaki piękny morning. Jaki piękny poranek, może już morning. Ptaszki śpiewają, pogoda. I zaczynamy nowy dzień z Magdą. Dzień dobry z Voghery w Italii. Jestem dzisiaj z Magdą tutaj. Magda mieszka w tym miejscu pięknym. Także dzisiaj poszłyśmy sobie na lokalny market, dlatego że każdy piątek i wtorek są tutaj markety. I jesteśmy po drodze do Portofino dzisiaj, do prawdziwego Portofino, nie tego w Universal Studios, które widziałam. Wszystko za 10 euro. I Magda przyszła mi tu z wodą. Także proszę, w swoim rodzinnym mieście włoskim. Pokaż, gdzie mieszkasz. Tam. Tam w tym białym domu. W tym kwadratowym białym. Kwadratowym z balkonem, z tarasem na górze. Mogłaś chodzić na ten taras? Nie, bo to jest taras innego. Mieszkanie. Okej. Okay. Ci mają fajny taras tu obok. Super, taki w kwiatach, co? Także bardzo fajny, lokalny market tutaj mamy. Tylko, że nie mamy czasu na shopping. Ja dopiero jedne buty kupiłam tylko. No. Czy planujesz? Nie wiem, czy planuję, bo nie wiem, czy się zabiorę z podręcznym. Chociaż mówię, ewentualnie mogę nadać walizkę, jak już będę musiała. A tutaj są różne włóczki. Wow, jeszcze rękodzieło kwitnie tu. Jedzenie jest. I bardzo dobrze tutaj pachnie. O, oh, they can make stuff. I owoce, już czereśnie są. I truskawki. Proszę, jak fajnie. O, jakie piękne. Ale piękne te truskawki, Magda. I te pinie. Zawsze wszędzie są drogie te pinie, bo to są takie bardzo time consuming, żeby to wyciągać z tych szyszek. Także u nas też są w podobnej cenie. Jakie sery. Ale super, Magda. I masz suszone grzyby. Do bigosu. Widzę właśnie. Piękne. Piękne. A co to są te, Madzia? Co to jest? To jest dziwny owoc bardzo. Taki twardy, on taki troszkę kwaśny jest. Niby taka morela, ale kwaśny i taki jest twardy w smaku. W konsystencji. Tego nie znam. Jest takie tutaj we Włoszech to. Lokalne. Jaki piękny kościół tutaj w Magdymieście. Śliczny. No i ogólnie jest bardzo piękny dzień. Patrzą się na nas, bo najpierw jedna idzie z kamerą,
Tam z tyłu Magda, a tu zaraz druga idzie. Też, także jedziemy do Portofino. Nie mogę się doczekać, dlatego że tak jak mówiłam, jedyne Portofino, które widziałam w swoim życiu, to był ten hotel w Universal Studios zrobiony, a według miasteczka Portofino w Italii. To jest jakieś 1,5 godziny od Magdy. Ona mieszka w bardzo ładnym miejscu, dlatego że ma w zasadzie wszędzie blisko i do Szwajcarii, i do Genuy. Gdzie jeszcze masz blisko? Do French Riviera masz blisko, bo mówię właśnie, że masz wszędzie. Boże, jak fajnie tu masz. Tutaj we Włoszech, a jest nawet na takich zwykłych stacjach paliwowych, tak? To po polsku się mówi. Benzynowych, Jezus. To nawet takie jedzenie jest pyszne wszędzie. Na takich zwykłych. U nas to trzeba, nie wiem, iść na jakieś gourmet delikatesów, żeby mieć takie. A tutaj jest super w Europie. Okej, tu jedziemy. Wkroczyliśmy właśnie do Ligurii, do następnej prowincji włoskiej, czy województwa, czy jak to się to nazywa tutaj? Prowincja. To jaka to jest ta Margarita? No to są różne miasta. To jest Genova Nervi się nazywa. Okay. To jest część Genowy. O, to my jesteśmy już prawie pod Genuą? Nie, już przejechaliśmy Genuą. Oh really? Tak, tak. Tylko, że tam jest, tego nie widać po tam jest tam nice aquarium w Genuie.